Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Mam nadzieję, że się widzimy, że się słyszymy. Postanowiłem odpalić live'a po tym, co się właśnie wydarzyło dzisiaj w Kiszyniowie. Polska reprezentacja przegrała 2-3 z reprezentacją Mołdawii. W ogóle jak to brzmi, ktoś pewnie przed meczem absolutnie by tego nie obstawiał. Tak całkiem serio, myślę, że są takie chwile, kiedy mówimy, że futbol to jest gra błędów, kiedy czasami ten słabszy wygrywa z mocniejszym, za to też kochamy piłkę nożną. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko to, co dzisiaj wydarzyło się w Kiszyniowie z perspektywy biało-czerwonych, no to absolutnie zakrawa na skandal. Dawno też nie widziałem tak diametralnie różnych połów, bo mówimy tutaj naprawdę o pierwszej połowie, która wyglądała nieźle, w której podopieczni Fernando Santosza w końcu się dobrze prezentowali w ataku pozycyjnym, w ataku szybkim, w takiej powiedziałbym myśli kombinacyjnej. Natomiast absolutnie w drugiej połowie no to była jakaś kanonada błędów, no bo właściwie tak to trzeba zdefiniować, że właściwie każda bramka Mołdawii, czy właściwie rozpoczęcie ataku naszych rywali było zainicjowane indywidualną pomyłką. Mówię tutaj przede wszystkim o stracie piłki przez Piotra Zielińskiego, to jest ta bramka na 1-2, później mamy niecelne zagranie Kędziory. Bramka 2-2 i absolutne później zamieszanie w polu karnym. Jeszcze w międzyczasie pada bramka, której sędzia finalnie nie uznał. Wówczas pchnięty jeden z biało-czerwonych. Natomiast ten ostatni gol dla naszych rywali, no też po błędzie, fatalny błąd w komunikacji. Zawiodła tam właśnie ta współpraca na linii Szczęsny, nasz blok obronny. Witam też wszystkich na czacie, natomiast no muszę powiedzieć, że jestem wstrząśnięty, bo tak sobie to chciałem wszystko podsumować, tą powiedzmy krótką, ale jakże barwną kampanię Fernando Santosza, bo mówimy tutaj o 4 spotkaniach. Jednej grze towarzyskiej, tak powiedziałbym wypieranej przez samego Portugalczyka, jak i właściwie po części kibiców, że mecz z Niemcami jest niepotrzebny, ale mówimy też o 3 spotkaniach eliminacyjnych. No i jakby to sobie wszystko spiąć w klamrę, myślę, że absolutnie no, trzeba zrugać naszych piłkarzy, bo mówimy tutaj o bardzo słabym dorobku punktowym. Ledwie 3 oczka na 3 mecze, to jest to oczywiście zwycięstwo z Albanią. Na inaugurację jest porażka z Czechami, oczywiście wiele wniosków po tym meczu. Zresztą zerknijcie sobie na tabelę, jak to wygląda, no bo na ten moment wygląda to następująco. Polska 4. lokata w grupie, wyprzedzili nas Czesi, Albańczycy i nasi dzisiejsi rywale. Przypomina mi się mecz Polska Bezludna Wyspa 0-2. Wiecie co? Myślę, że ten mecz mocno przypominał z uwagi przede wszystkim na rywala, a jeszcze spotkanie z akademicji Waldemara Fornalika. Tak sobie szybko w pamięci odtwarzam tę naszą najnowszą historię i to chyba był taki powiedzmy najczarniejszy moment polskiej reprezentacji, czyli scheda po Franciszku Smudzie, kiedy ta kadra miała pewne problemy po tym nieudanym euro polsko-ukraińskim. No i później Waldemar Fornalik przejmuje reprezentację Polski i nie jest w stanie wygrać ani z Czarnogórą. Pamiętamy tam te mecze zremisowane i tak samo z Mołdawią. Oczywiście tam mecz nam narodowym wygrany, natomiast też wyjazd, który był absolutnie dużym rozczarowaniem. Dzisiaj rozczarowania nie ma, jest katastrofa, no bo myślę, że oczywiście trochę publicystycznie, ale też trzeba no tak brutalnie do tej sprawy podejść, bo nie mogliśmy sobie pozwolić na stratę punktów, a co dopiero na porażkę. Tym bardziej boli, w mojej opinii, że naprawdę graliśmy nieźle w pierwszej połowie i wydawało się, że ten wynik końcowy będzie wynosił 3, może 4-0, że jeżeli Polacy narzucą taki sam rytm, jaki mieli w pierwszej połowie, no to spokojnie ten mecz dowiozą i być może zobaczymy w końcu Bena Ledermana czy kilku innych takich powiedziałbym piłkarzy, którzy są do rotacji, a niekoniecznie kluczowymi piłkarzami. Tym samym zaprezentowaliśmy jakiś absolutnie antyfutbol, jakąś taką powiedziałbym katastrofę w grze obronnej. Były przebłyski z przodu, no to nie można też piłkarzom odebrać, bo przy tym wyniku 1-2 Polacy mieli świetną sytuację i też w jakichś takich niezrozumiałych okolicznościach zaprzepaścił to Przemysław Frankowski, kiedy dostał piłkę i przed 200-300 nawet procentową sytuacją stanął po tym zagraniu Kuby Kamińskiego. No właściwie wiele absurdów w tym meczu. Myślę, że ten mecz to też taki jest na pewno zbiór wielu opowieści, ale z pewnością powiedziałbym bez happy endu, jeśli chodzi o polską reprezentację. Natomiast wiadomo, no, reprezentacja Mołdawii się bawi, Kiszyniów świętuje. W końcówce meczu już przy tym takim odpowiednim wyniku no widać było, że ten stadion pulsuje i ta powiedzmy historia, która no, nie miała prawa się wydarzyć, się wydarzyła, bo tutaj Polacy byli no, zdecydowanymi faworytami. Ktoś pisze na czacie, że obrońcy też w ostatnich minutach
się nie popisali, notowali przy piłce głupie straty. Znaczy ja w ogóle myślę, że to jest przede wszystkim duży pierwszy problem, taki właściwie główny problem tej historii, błąd w obronie, bo jak popatrzymy sobie na te bramki, oczywiście analizując wszystko na gorąco, łatwo powiedzieć, że najpierw to jest strata, czy właściwie taka akcja w kontakcie, no i w efekcie też strata Zielińskiego. Przy tej bramce na 2-2 to jest niecelne podanie Tomka Kędziory. Natomiast generalnie jak sobie popatrzymy też na zachowania obrońców i też taką, powiedziałbym, skrajną bierność, to oczywiście te, powiedzmy, tą odpowiedzialność można rozłożyć na kilka osób. Ciężko winić Szczęsnego, może za tą bramkę ostatnią, natomiast no, też szereg, jakby powiedziałbym, takich komunikacyjnych błędów. Natomiast raczej bardzo kiepsko to wyglądało z tyłu, jeżeli można tak to określić. No bo umówmy się, w pierwszej połowie Mołdawia nie atakowała, więc ciężko też było jakby rozliczać naszych piłkarzy z tyłu za grę obronną, kiedy właściwie przeciwnik nie oddał strzału. My dobrze rozpoczęliśmy ten mecz, po tej strzelonej bramce przez Milika było kilka sytuacji, później spuentowało to po godzinie gry Lewandowski, był bardzo blisko, albo właściwie o włos od bramki na 0-3, to był ten doliczony czas gry w pierwszej połowie i być może już by był temat zamknięty, być może Mołdawia by już nie wstała z kolan, a tak z polskiej perspektywy mamy jakąś, no powiedziałbym, filmową drogę z piekła do nieba i później znowu z nieba do piekła. No niewyobrażalny scenariusz, jestem ciekaw jak to wyglądało w tych, powiedzmy, jeżeli oczywiście gracie, a pewnie część z Was gra w obstawianie spotkań na live, jaki był kurs na Mołdawię przy tym wyniku 0-2, no bo to też jest ciekawe, no bo też, no umówmy się, historia absolutnie nieprawdopodobna, jeżeli spojrzymy sobie na to spotkanie, czyli najpierw wygrywa Polska dwoma bramkami, wydaje się, że wszystko jest już właściwie załatwione, no a na końcu są trzy bramki i jest taka sytuacja w grupie. Pokażę raz jeszcze tabelę, bo myślę, że na to warto spojrzeć. No coś absolutnie niewytłumaczalnego. Ja myślę, że to jest też taki, no nie wiem czy symbol, ale naprawdę smutny obrazek, jak kończy się ten sezon, powiedzmy, klubowy, no bo przecież już jesteśmy na finiszu i za kilkanaście tygodni startują ligi. Czesi pierwsi, 7 punktów, też takie, powiedziałbym, niespodziewany podział punktów w tym meczu z Mołdawią, no ale finalnie nasi południowi sąsiedzi liderują w tej grupie. Następnie jest Albania, przypominam, że jeszcze czeka nas wyjazd do Albanii, także też nie będzie łatwo. Pamiętamy chociażby ten mecz za kadencji Paulo Souzy, więc też no jest to, już mówiąc dosłownie, gorący teren. Tutaj absolutnie nie można tego porównywać z Kiszyniowem. Też no, widzieliście te obrazki, bloki dookoła stadionu, także też taki pejzaż, powiedziałbym, mocno prowincjonalny, no ale można się śmiać, no ale efekt jest taki, że ta, w cudzysłowie oczywiście z pełnym respektem, prowincja wygrała dzisiaj 3-2 z piłkarzami z Napoli, z Juventusu, z Barcelony, z Feyenoordu i jeszcze z kilku poważnych klubów, także naprawdę to jest straszne. 3 punkty na koncie, no myślę, że wygląda to ciężko w to w ogóle zrozumieć i też taki pewnie scenariusz, którego nie zakładał nikt przed tymi meczami. No Fernando Santos mówił, że mecz z Niemcami był niepotrzebny i chce się skupiać na Mołdawii, natomiast efekt finalny jest taki, że wychodzi zupełnie coś innego. Oczywiście wiele zarzutów pod adresem Polski po tym meczu z Niemcami, natomiast w efekcie jest wygrana, mimo średniej, upraszczając całą dyskusję, gry Polski, dużego szczęścia, no i też takiego, powiedzmy, dnia Wojciecha Szczęsnego. Natomiast dzisiaj mówimy o takiej grze, która miała przebłyski, zwłaszcza pierwszą połowę, bo generalnie ten mecz, cały czas mówię na gorąco, bo właściwie po końcu gwizdku odpaliłem live'a, trzeba tak, powiedzmy, oceniać w dwóch kategoriach, czyli dać ocenę za pierwszą połowę i za drugą połowę, bo tutaj absolutnie no, trzeba to rozdzielić, bo jak patrzyłem na większość naszych reprezentantów, no to wyglądało jakby, po pierwsze, albo nie wyszło na tą drugą połowę, albo wyszło z takim, powiedzmy, przekonaniem, że już tu właściwie mecz jest wygrany, że wystarczy dobiegać, wystarczy trochę się poruszać, czy właściwie zasymulować jakiś ruch, no i rywal tutaj absolutnie się położy i nic nie spróbuje, tym samym jak Mołdawia napoczyła Polskę, to jest początek drugiej połowy, no to widać, że poczuła krew, później w cudzysłowie nas ratuje sędzia przy tej nieuznanej bramce na 2-2, no i potem się zaczyna, oczywiście w międzyczasie był błysk Polaków, no ale finalnie przegrywamy w kiepskich, fatalnych okolicznościach. Naprawdę, no szkoda słów. Myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy słuchali różnych komentarzy, że generalnie polski internet dzisiaj nie zaśnie. Tego się przynajmniej spodziewam, bo myślę, że za dobrą grę trzeba chwalić. Natomiast za słabą postawę, za złe występy, no trzeba też rugać i trzeba być przede wszystkim konsekwentny w opinii i uważam, że Polacy zasługują cię na sporą krytykę. Fernando Santos również, no bo tak oceniając wszystko całkiem serio, myślę, że był plan i koncepcja na pierwszą połowę, ale z dużą, powiedzmy, taką pomocą w cudzysłowie naszych rywali, którzy nie atakowali, którzy skupili się tylko na obronie. Natomiast
drugiej połowie, jak już zaatakowali i wyszli kilkukrotnie, no to była tam odwaga, była tam taka chęć walki, determinacja, a u nas były trzęsące się łydki, brak pomysłu i taka, powiedziałbym, znów bierność i chęć zrzucenia odpowiedzialności na kolegę. Czyli znów mamy historię taką, że brakuje w tej kadrze liderów, że nie ma takiej, powiedzmy, zbiorowej odpowiedzialności, że nie ma wzięcia gry na siebie, coś, co naprawdę szwankuje od dobrych kilkunastu miesięcy. Czytam wasze komentarze. Szkoda tych błędów, bo Polska straciła niestety wszystkie bramki przez błędy. No dokładnie, to jest to, o czym wspomniałem. Myślę, że to najbardziej boli. Tylko Polska tak potrafi 1-0 z Niemcami, żeby dostać ochrzan od Mołdawii. No dokładnie, no myślę, że no też trzeba na to patrzeć, inny też ciężar ratunkowy. Oczywiście tamten mecz to był sparing, gdzie mówimy o spotkaniach, o spotkaniu o punkty. Też Fernando Santos troszeczkę tym składem porotował. Mieliśmy przede wszystkim inne wahadła, no i też taki sygnał do tego, że chcemy grać bardzo ofensywnie z przodu, ale też no w teorii przynajmniej wraz zarówno Zalewski, jak i Frankowski mieli też bronić. Myślę, że dobrze to wyglądało w pierwszej połowie, kiedy faktycznie no, ci piłkarze byli skupieni na ofensywie, no ale gołym okiem widać, że zarówno Frankowski, jak i Zalewski lepiej czują się z przodu niż w tej grze obrony. Myślę, że dużo historii, na pewno to będzie wszystko jeszcze analizowane i przegadane, także z pewnością nie znudzi nam się dyskusja o tym. Szkoda na pewno, że w takich nastrojach, powiedzmy, żegnamy ten sezon, bo wszyscy tutaj, no nawet nie mówię, że liczyli, tylko myśleli, że to jest obowiązek i właściwie dopisywali sobie przed tym meczem 3 punkty. Mołdawia była podekscytowana tym meczem, mówiło się sporo w prasie właśnie naszego rywala, że konfrontacja z Lewandowskim to też jest przeżycie dla niektórych piłkarzy, albo dla większości piłkarzy, między innymi z rodzimych lig, czy takich, powiedziałbym, lig trochę z europejskich peryferii. Natomiast no, okazuje się, że czasami w kolektywie siła i przy takiej, powiedzmy, zbiorowej odpowiedzialności i mobilizacji jest się w stanie przenosić góry. No i dzisiaj takie góry Mołdawianie przenieśli. No szkoda oczywiście z perspektywy Polski, ale też już tak całkiem serio i chyba chłodno. Myślę, że trzeba to potraktować w kategoriach zimnego prysznicu jako taki kop do działania, bo przypomnę, że jeszcze sporo spotkań przed nami na jesień 2023 w tej walce o Euro 2024, bo mówiąc szczerze, też nie chcę do końca kupować tej gadki. A propos tego, że Polska tak czy siak zagra na niemieckim Euro, oczywiście znamy te sprawy, powiedzmy, regulaminowe, więc no w teorii to też jest częsty slogan, że nie da się nie wejść na te Euro z naszej pozycji. Już nawet nie mówię o naszych rywalach i tych jakby historiach meczów grupowych, tylko zawsze jest jakaś furtka z regulaminu Liga Narodów. Natomiast przede wszystkim jedźmy na ten turniej, obyśmy oczywiście pojechali, ale jedźmy na ten turniej z takim przeświadczeniem, że pokonaliśmy kilku znaczących rywali, że daliśmy radę Czechom, miejmy nadzieję, że tak będzie, że poradzimy sobie na trudnym terenie w Tiranie z Albanią i że to nie będzie takie wymęczone 1-0 jak za kadencji Paulo Souzy, tylko to będzie takie przekonujące zwycięstwo. To dzisiaj w moich ustach oczywiście może trochę dziwnie brzmieć, zwłaszcza po tym, co oglądaliśmy w Kiszyniowie, natomiast wierzę w to, że ta kadra się przebudzi, być może potrzebuje kilku impulsów, na pewno potrzebuje innego pomysłu. Mam nadzieję, że zostanie selekcjoner. Oczywiście też ciężko jakby tutaj to spekulować, no bo to też byłaby pewna herezja, żeby zwalniać dosłownie co kilka miesięcy trenerów, no też pewnie byłoby niepoważne. Natomiast przede wszystkim myślę, że potrzebuje kadra takiego dużego bodźca, bo było powiedzmy odmłodzenie, to znaczy Fernando Santos skreślił kilku znaczących weteranów, mowa oczywiście o Kamilu Grosickim, o Kamilu Gliku, no nie ma też drugi raz na kadrze Grzegorza Krowiaka. Natomiast myślę, że tutaj trzeba też spojrzeć na to wszystko innym okiem, czyli nie do końca na takie, powiedzmy, na siłę odmłodzanie kadry, tylko zmianę też trochę pomysłu, no bo widać to było, że Polacy są w stanie grać piłkę. Oczywiście klasa rywala jedno, natomiast pierwsza połowa pokazała nam, że naprawdę to dobrze wygląda. Mówiąc całkiem serio, nie pamiętam tak dobrze grających Polaków w pierwszej połowie meczu, jakby abstrahując od rywala, jakby z pełną świadomością, natomiast potrafiliśmy sobie kreować sytuację. Była pewna nieskuteczność, bo wydaje mi się, że powinniśmy te pierwsze 45 minut zakończyć z wynikiem 4-0, natomiast no, finalnie pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy grać w piłkę. Pewnie musiałbym się cofnąć do roku 2022 i może do tego meczu barażowego ze Szwecją, i to jeszcze z silnym rywalem, jakby to nie było. Natomiast w drugiej połowie absolutna klapa i też takie pogubienie się, jakiś taki piłkarski letarg, jakieś takie, tak jak powiedziałem zresztą wcześniej, zrzucenie odpowiedzialności, bo to było widać. To, co pisaliście też na czacie, takie błędy indywidualne, które prowadziły finalnie do bramek. Dzisiaj popis napastnika reprezentacji Mołdawii, posiłkuję się tutaj raportem, bo nie pamiętam wszystkich nazwisk, Nicolaescu, czyli napastnik klubu z Jeruzalem, także też no, fantastyczny wieczór tego piłkarza. Na pewno zapamiętam
tego do końca życia. Z tego, co zarejestrowałem, pobił rekord wszechczasów bramek w kadrze, także tym bardziej. Natomiast no, to jest przykre, no, to jakby to wszystko też nam mówi o tym, jak to wyglądało z naszej perspektywy. Szanujmy oczywiście wszystkich rywali, natomiast tak zupełnie serio, no myślę, że no, dużo wniosków musi nasza kadra z tego meczu wynieść. Jestem ciekaw głosów piłkarzy po tym spotkaniu, ich perspektywy, jak to wyglądało i przede wszystkim też głosów liderów, bo fajnie, że Robert Lewandowski udziela różnych wywiadów a propos Barcelony, a propos swoich spotkań w kadrze. Ja oczywiście to wszystko uogólniam, żeby też nie było, że jestem populistą, natomiast przede wszystkim liczy się sportowy wynik, tu i teraz, a myślę, że tu i teraz pokazaliśmy bardzo słabą piłkę, w meczu z Niemcami mega średnią piłkę, ale był wynik, dzisiaj super. Super, pierwsze 45 minut, nie boję się tego określenia i dramat w drugiej połowie, poza może dwoma, trzema minutami jednej niewykorzystanej sytuacji przez oczywiście Sebastiana Szymańskiego. Pod koniec meczu też błysnął Kuba Kamiński, który pewnie też wywalczył sobie tym samym miejsce w wyjściowej 11 w tych meczach wrześniowych. Natomiast poza tym, no absolutne no nieporozumienie, umówmy się, katastrofa. Oceniam grę polskiej reprezentacji 8 na 10 w pierwszej połowie i 1 na 10 w drugiej. Dlaczego 1 na 10? Bo nie mogę dać niższej oceny. Tyle ode mnie, odmeldowuję się, dzięki za aktywność na czacie, dzięki za oglądanie, no jest, słuchajcie, jesteśmy po meczu, myślę, że wszyscy powinniśmy teraz ochłonąć, jeżeli macie podobne odczucia, emocje, perspektywę tego spotkania jak ja, to z pewnością musicie teraz naprawdę odetchnąć, wziąć to wszystko z dystansem, do kolejnych spotkań kadry kilka miesięcy, myślę, że wrócimy do tematu reprezentacji już całkiem z innymi nastrojami, z takimi samymi oczekiwaniami, bo trzeba mierzyć wysoko w tej grupie, natomiast myślę, że to jest inną perspektywą, na spokojnie, wszystko się jakoś ułoży, tylko trzeba pewne tematy przedyskutować, przedefiniować, spojrzeć na to wszystko z dystansem, przede wszystkim wyciągnąć wnioski i nie powielać tak głupich błędów, które no dzisiaj pokazały, że dopuściły no właściwie do trzech bramek, no bo tak jak już wspólnie tutaj ustaliliśmy, straciliśmy bramki po indywidualnych błędach. Tyle ode mnie, odmeldowuję się, zachęcam standardowo do przycisku subskrybuj, pamiętajcie także o łapkach w górze pod filmem.